Kochani Państwo, wybaczcie, że na siedząco taki klimat. Inaczej się nie da. Chciałem zwrócić uwagę na to pierwsze czytanie. Ono, jakby to bibliści powiedzieli, wpisuje się w tak zwany rytm deuteronomistyczny. Otóż Jerozolima, czyli Izrael, zawiera przymierze z Bogiem i od niego odpada co jakiś czas. To jest taka sinusoida. Pan Bóg zawiera przymierze ze swoim ludem, potem lud cudzołoży z bogami obcymi i dlatego Jerozolima bywa przez Boga nazwana ladacznicą. Otóż psychologicznie to jest zrozumiałe. Narody otaczające Izraela było im łatwiej wierzyć. Oni mieli konkretnych bogów. Jakieś bożki, cielce. A biedny naród Izraela jako jedyny samotny musiał wierzyć, że Bóg jest duchem. W tamtych warunkach to nie było łatwe. O wiele bardziej psychologicznie przyjemniej, skuteczniej jest bić pokłonem przed jakimś bożkiem, składać mu konkretną ofiarę, biczować się, tak jak te wszystkie ludy okoliczne, Chiwici, Jebuzyci, Amoryci. Oni mieli konkretne zadanie do wypełnienia. A na pewnym etapie zawsze Izraelici myśleli, ten nasz Bóg jest jakiś taki dziwny, nie widać go zupełnie. Więc może, a tamtym narodom się lepiej wiedzie. Zwykła ludzka mentalność, że trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiadów. To może i my pomodlimy się do tamtych bogów i nam będzie łatwiej. I okazywało się, że przez chwilę było im łatwiej. A potem Pan Bóg zrywał przymierze, no bo rzeczywiście cudzołożyli z bogami obcymi, a nie z nim jednym. Więc to było tak. Pan Bóg zawierał przymierze, działo się dobrze, oni zrywali przymierze, działo się źle. Pan Bóg zsyłał proroka, który wołał, oni na nowo się nawracali, Pan Bóg zawierał przymierze, było dobrze. No i taki cały czas taki rytm, górka, dołek, górka, dołek. W końcu przyszedł Chrystus i to wszystko zmienił. Ta Ewangelia, którą usłyszeliśmy dzisiaj, jest pasjonująca. Pewnie wielokrotnie usłyszeliśmy o tych dwóch synach. I teoretycznie wiemy, że sprawiedliwy był ten drugi, który początkowo powiedział nie chcę, a potem się zreflektował. I o ten moment refleksji tutaj chodzi. A ja bym tą ewangeliczną przypowieść z pamięci pociągnął dalej. Tam ten syn kazał podzielić majątek, wziął swoją część i poszedł w daleki świat. W końcu się zreflektował i wrócił. W końcu wrócił ojciec, kiedy tamten był jeszcze daleko. Wybiegł mu na spotkanie, rzucił mu się na szyję, dał mu pierścień, czyli usunowił go na nowo, pomimo że zawarł z nim przymierze. I wraca z pracy ten niby porządny, który się nawrócił i jest wściekły, bo widzi muzykę i też słyszy muzykę i widzi tańce. I zaczyna ojcu wyrzucać, jak mogłeś. Skoro wrócił, ten twój syn, nie mówi mój brat, on mówi ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami. Tam o nierządnicach nic nie było mowy. On dokłada od siebie. Jakie to ludzkie. To zabiłeś dla niego utuczone ciele, a mi nawet nie dałeś małego cielaczka, kiedy się chciałem zabawić z przyjaciółmi. I co słyszę w odpowiedzi? Dziecko moje, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko, co moje, do ciebie należy. To jest takie Boże i to jest takie piękne. Kiedy jesteśmy wściekli na Boga, czy zdenerwowani, że nie wiedzie nam się jakoś tak, jakby nam się chciało, żeby nam się wiodło,
to Bóg do nas mówi po prostu: dziecko moje, nie denerwuj się, przestań się wściekać. Ty zawsze jesteś przy mnie i ta twoja wierność przy mnie jest dla mnie ważniejsza niż wszelkie ofiary, dary. I wszystko, co moje, do ciebie należy. Więc nie tup, nie buntuj się, bo ty i ja jesteśmy jedno. Jesteśmy jednym z Panem Bogiem. To jest tak, jak trzeba zacytować Ewangelię i powiedzieć, że nie wiem, czy to była Ewangelia, czy list, że obecnie jesteśmy dziećmi. Przepraszam, muszę kichnąć. Sorry. Może się przyda. Chociaż nie wygląda to ku zdrowiu. Namówię mojego tatę, żeby na wieczór napalił w kościele. Ale w każdym razie chyba w liście zostało powiedziane: obecnie jesteśmy dziećmi, ale się jeszcze nie okazało, kim będziemy. Jeżeli się okaże, to będziemy do Niego podobni, bo będziemy bardzo blisko. I taka supozycja, takie przypuszczenie, że prawdopodobnie będziemy Jego częścią. Będziemy niemalże jak Bóg. Katolicyzm to jest najpiękniejsza religia. Dlaczego jestem katolikiem? Bo mogę do Boga powiedzieć ojcze i mogę do Boga powiedzieć bracie. W żadnej innej religii takiej półfałości z bóstwem nie ma. Ani islamista tak nie powie, ani Żyd tak nie powie, ani buddysta tak nie powie, bo on musi oddzielić się od własnego ciała, żeby złączyć się w pleromie z jakąś mitycznym bóstwem i oddzielić się od cierpienia, a my mamy tego Boga na wyciągnięcie ręki. My mamy tego Boga, który jest Bogiem niezwykle bliskim. I ta Jego bliskość wyraża się w dwójnasób. Przede wszystkim, bo przyjął nasze ciało. To jest ta tajemnica, którą będziemy obchodzić w święta. Wcielenie. Bóg się wcielił. Ja wolę mówić jako bioetyk, że Bóg wtargnął w biologię. Na pewnym etapie historii oocyt, czyli komórka jajowa, która co miesiąc z lewego lub prawego jajnika Matki Bożej się wydobywała, no bo tak było, to czysta biologia. Nie wiem, w jaki sposób w 1/3 jajowodu, tak jak u wszystkich matek, zaczęła być osobą Jezusa Chrystusa. Ja wierzę, nie wiem, czy to była klonowanie, indukcja prądem, nie mam pojęcia, jak to się technicznie wydarzyło, ale mocą mojej wiary wierzę, że na pewno w cudowny sposób, bez udziału mężczyzny, że to Pan Bóg tak zadziałał, że tam w jej łonie zaczął się rozwijać Chrystus. W pełni Bóg i w pełni człowiek. Dla mnie bardzo ciekawym pytaniem, jako znowu takiego początkującego naukowca, to jest pytanie, jaki genotyp miał Pan Jezus? Bo dobrze wiemy, że my mamy 50%, że genom mamy ludzki. No nie zwierzęcy, nie roślinny, ale wszyscy, jak to jesteśmy, no to genom mamy ludzki. Ale genotypy mamy różne. Czyli 50% sekwencji genowej, mówiąc poprawnie, od ojca i 50% od matki. Idąc tym tropem, trzeba założyć, że Pan Bóg nigdy nie działa kontra naturam, czyli wbrew naturze. Czyli 50% tego genotypu musiało być od Matki Najświętszej. No bo nie 100%, bo gdyby było 100%, to Chrystus byłby kobietą i byłby klonem Matki Najświętszej. A jak dobrze przypuszczamy, tak nie było. Skąd zatem to drugie 50%?
od Ducha Świętego. Ja nie byłem pilnym uczniem w seminarium, ale z tego co pamiętam, to Duch Święty nie posiada genotypu. I że błagam, nie mieszajcie w to wszystko Świętego Józefa, bo cała teologia na nic. Ale w ramach dociekań teologicznych wolno mi sądzić, że być może to pozostałe 50% jest takim, jest tą częścią uniwersalną, gdzie pasowałoby do każdego z nas. I to mnie przekonuje, że ta bliskość nawet genetyczna Boga z każdym z nas, począwszy od księdza, przez wszystkich jak tu widzę, jest niezwykle, niezwykle mocna. Wyobraźcie sobie, że Pan Jezus miał 50% genów waszych. Wtargnął w biologię, nawet naszą konkretną. A druga rzecz, to On przyjął nasze ciało. I był do nas podobny we wszystkim, minus grzech. I teraz to jest wspaniałe. My jako katolicy możemy przyjąć Jego ciało. Taka wymiana. On przyjął nasze, my przyjmujemy Jego. Jeżeli się tym faktem nie zachwycimy, to będziemy gdzieś na wpółkalecy. Proszę zobaczyć, wtedy kiedy otwieramy buzię i ksiądz mówi ciało Chrystusa, to my potwierdzając mówimy Amen. I do tego naszego ciała wchodzi prawdziwy On. I będę to powtarzał do śmierci albo i dłużej. Że to nie jest opłatek. To jest prawdziwy Chrystus, przed którym się klęka i prawdziwy Chrystus, któremu się oddaje cześć i chwałę. Ta niezwykła tajemnica bliskości Pana i trzeba będzie napalić w tym kościele. Ale nie zwróciłem głowy w kierunku proboszcza, żeby mu się głupio zrobiło. Nie, tylko ogólnie mówię. Ale ta niezwykła bliskość jest tym, co nas może uratować w chwilach kryzysu. Bóg jest ze mną dramatycznie blisko. Ja mogę być z Bogiem dramatycznie blisko, ilekroć przystąpię do stołu Pańskiego. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam po prostu? Jeżeli jesteśmy w kryzysie, to musimy sobie nieustannie powtarzać. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Trzeba zrobić matematyczne założenie, że Pan Bóg jest przy mnie wtedy, kiedy byłem piękny, młody i bogaty. Ale Pan Bóg jest stały w tej bliskości i w tej miłości. A kiedy cały świat zawalił mi się na łeb, On mnie nie zostawił. Ale wtedy, kiedy z tego piękny, młody i bogaty zostało tylko i, On dalej jest przy mnie. I nie ma najmniejszego logicznego powodu, żeby sądzić inaczej. Proszę, przyjmijcie Komunię Świętą dzisiaj świadomie. Przeżyjcie przeistoczenie świadomie. Popatrzcie na hostię i pomyślcie sobie, Pan mój i Bóg mój. A kiedy będzie ten moment w mszy świętej, oto Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. W sposób świadomy nie spuszczajcie głowy na dół, tylko patrzcie na Najświętsze postacie. I powiedzcie szczerze, Panie, nie jestem godzien. Panie, to znaczy wierzę, że to Ty, ale nie jestem godzien, żebyś do mnie przyszedł. Po łacinie się mówi, Domine non sum dignus ut inter subtectum meum. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, czy do przybytku mego. Nikt z nas nie jest godzien dotknąć Boga. Nikt z nas nie jest godzien na Niego popatrzeć. Ale wiem, Boże, że jedno Twoje słowo, jedno Twoje tchnienie, jeden Twój powiew jest w stanie całkowicie mnie przemienić i dać mi nową nadzieję i nową energię na całe życie, nie tylko na święta. Amen.